Cześć, witajcie na kanale Marketing Expert, ja nazywam się Kamil i w tym filmie pokażę Wam, jak możecie zacząć dropshipping i skorzystać z tego najlepszego okresu sprzedażowego, czyli Q4. Są to 3 ostatnie miesiące każdego roku, w których sprzedaż jest największa. Co roku generuje się tak mniej więcej 400 miliardów dolarów właśnie ze sprzedaży w e-commerce, a Wy dodatkowo jeszcze sprzedajecie w dropshippingu, więc nie musicie się martwić o żadne towary, o nic innego, jak tylko o to, żeby znaleźć dobry produkt, no i jakoś go sprzedać. Zresztą zobaczcie, co macie pod czwórką na swoich klawiaturach. Zanim jednak przejdę do konkretów, zapraszam do subskrypcji tego kanału i kliknięcia w dzwoneczek, tak aby być na bieżąco ze wszystkimi nowymi filmami i zapraszam do oglądania. Dlaczego Q4 to najlepszy okres? Dlaczego te 3 miesiące ostatnie to najlepszy okres i dlaczego warto już przygotowywać się teraz? Odpowiem na szybko na te pytania, a później przejdziemy do konkretów. Więc przede wszystkim Q4 to są 3 ostatnie miesiące każdego roku i tutaj sprzedaż jest największa ze względu na to, że mamy bardzo dużo różnych świąt. Między innymi mamy Halloween, do którego można się przygotować i sprzedawać właśnie w Halloweenowe jakieś produkty. Możemy się przygotować do tego, żeby sprzedawać świąteczne produkty na Boże Narodzenie czy na Mikołaja. Mamy również takie wydarzenia jak Black Friday, Cyber Monday i te inne takie różnego rodzaju sprzedażowe eventy, więc dlatego warto skorzystać właśnie z tego okresu i zacząć tutaj w nim sprzedawać. Dlaczego warto przygotować się już teraz? Ze względu na to, żeby przetestować sobie jakieś produkty, które będą fajnie działały, zbudować sobie sklep internetowy, który również będzie fajnie działał, zresztą zaraz przejdę do tych szczegółów. Zacząć musimy na pewno od tego, żeby znaleźć produkt. Dlaczego produkt jest najważniejszy w tym Q4? Ze względu na to, że tak naprawdę produkt będzie decydował o całości praktycznie, bo jeżeli mamy na przykład reklamę na Facebooku i tutaj stargetujemy sobie różnego rodzaju zainteresowania, to normalnie te niektóre zainteresowania nie będą sprzedawały, normalnie gdyby nie było tego Q4, natomiast w Q4 większość tych zainteresowań będzie sprzedawać, bo po prostu tam znajdą się osoby, które będą chcieli kupować jakieś prezenty, no czy ogólnie sobie wydać te pieniądze na jakieś produkty właśnie w tym okresie. Dlatego bardzo dużo tutaj będzie zależało od tego, jaki produkt wybierzecie. Zainteresowanie oczywiście też będą miały jakieś tam oddziaływanie, będą też trzeba znaleźć jakieś fajne zainteresowania, natomiast nie będzie to aż tak trudne jak znalezienie produktu. Zresztą znalezienie produktu też nie jest trudne. Zacznijmy od tego, jakie produkty sprzedają się właśnie w tym okresie. Więc przede wszystkim sprzedają się tutaj produkty, które sprzedawały się rok, 2, 3, 4 lata temu właśnie w tym samym okresie. Więc musicie znaleźć takie produkty, które będą się sprzedawały się poprzednio w tym okresie. To jest bardzo proste. Drugą rzeczą jest to, żeby te produkty były jakieś, miały taki wow faktor, czyli jeżeli ktoś to widzi i mówi: o kurczę, ale fajne, wow, więc to jest kolejna taka rzecz. No i trzecim elementem jest to, żeby rozwiązywały jakiś problem. Natomiast niekoniecznie musicie, każdy z tych produktów musi posiadać te 3 cechy, wystarczą 2, czyli że to się sprzedawało poprzednio i albo rozwiązuje problem, albo ma wow faktor, więc tutaj w ten sposób możecie znaleźć, takie produkty trzeba znaleźć. I teraz jak w bardzo prosty sposób je znaleźć? Można wykorzystać różnego rodzaju narzędzia do tego, oczywiście można to zrobić, natomiast najprostszym researchem to możecie po prostu sobie włączyć Facebooka, przejść tutaj w wyszukiwania i wpisać Christmas Sale, przejść sobie tutaj filmy, no i w tym momencie znajdziecie produkty, które właśnie zazwyczaj sprzedają się w tym okresie. Dlaczego? No bo ludzie używają właśnie takich tutaj zwrotów jak Christmas Sale, 50% off czy coś takiego. Jak zobaczycie, mamy 13 listopada, 26 milionów wyświetleń, więc już mamy produkt, który możecie zacząć sprzedawać właśnie w tym okresie. Myślę, że to nie dość, że rozwiązuje problem, to jeszcze jest wow faktor, ponieważ on tak zgrzewa sobie tutaj, więc jest to produkt pierwszy, który już moglibyście zacząć sprzedawać. Jak sobie tak polecicie dalej, to zobaczycie kolejne produkty. Tutaj mamy 6988, to jest mało, natomiast mamy tutaj 1 400 000, 17 grudnia znowu wrzucone. Mamy tutaj jakąś taką, takie coś gumowego, żeby założyć, żeby nie brudziły nam się buty. Kolejny produkt, który warto byłoby się zainteresować i mamy tutaj znowu, raczej jest tutaj jakiś taki efekt wow, no i oczywiście rozwiązuje problem, sprzedawał się 2 lata temu, więc znowu jest to produkt, który moglibyście zapisać na swojej liście czy dodać do swojego sklepu internetowego. Jeżeli chodzi o sklep internetowy, to polecam zbudować taki ogólny, niszowy, świąteczny sklep internetowy. Możecie to wykorzystać również do Halloween i zbudować taki halloweenowy sklep internetowy. Produkty również możecie znaleźć w ten sam sposób, tylko na przykład napisać sobie Halloween Sale. Jadąc dalej, mamy kolejny
kolejne jakieś produkty, 27, 12, to jest troszkę mało, mamy kolejne 10 milionów 1 listopada, no i mamy kolejny produkt, który idealnie nadaje się do takiego sklepu internetowego, jest to produkt, który rozwiązuje problem, fajnie ma tutaj taki design również świąteczny dla osób, które, nie wiem, stawiają auta pod blokiem, czy nie mają garażu, no to zdecydowanie jest to produkt, który myślę, że będzie tutaj bardzo dobrym produktem. W ten sposób jadąc sobie możecie znaleźć kolejne produkty. No i wiele osób może spytać, no ale to takie dosyć proste. Wpisuję sobie Christmas sale, każdy to może zrobić i może znaleźć takie produkty. No i o to właśnie chodzi, że to jest takie proste. W tym Q4 jest to naprawdę mega, mega proste. Jeżeli wybierzecie sobie taki produkt, nawet kilka osób, jeżeli weźmie taki produkt, zbuduje taką stronę internetową, to i tak na reklamach na Facebooku na przykład będziecie trafiać do różnych grup odbiorców, bo nawet jeżeli wybierzecie te same zainteresowania, no to to zainteresowanie ma, nie wiem, 2 miliony osób w sobie, to wy będziecie trafiać do tych 5 tysięcy, tamta osoba trafi do innych 5 tysięcy, no i tak dalej, więc naprawdę nie ma tutaj nic trudnego, trzeba się tylko wziąć do działania, przemyśleć to wszystko, całą strategię i myślę, że naprawdę wam się to uda. Jest jeszcze jeden sposób, którego możecie użyć do wyszukania takich produktów, jeżeli chcecie czegoś level hard. Jeżeli wpiszecie sobie tutaj free shipping, przejdziecie sobie do filmów, możecie też pisać Gary Now, Gary Here czy Shop Now, to są słowa, które ludzie używają w swoich reklamach na Facebooku, no to znajdziecie tutaj również reklamy. Tylko tutaj nie znajdziecie od razu tych, które, nie wiem, rok temu leciały właśnie w takim okresie, tylko mamy różnego rodzaju daty. Ale jak sobie tak przejdziecie, to możecie zobaczyć, że na przykład mamy 8 listopada 2019 rok, 8,7 milionów. I teraz zauważcie w ogóle, jak w tym okresie, tych trzech ostatnich miesięcy każdego roku, mamy najwięcej tak naprawdę tych wyświetleń. Tutaj mamy 8,7, tam mieliśmy 10 milionów. Tutaj oczywiście mamy jakieś 2, 1, 2, ale zauważcie, że to jest właśnie w tym okresie najwięcej jest tych wyświetleń. Mamy tutaj kolejne jakieś produkty. 6 listopada, 220 tysięcy, kolejny jakiś produkt. Mamy 1 milion 6 grudnia. No i mamy tutaj na przykład taki też efekt wow, bo to jest lalka, która wygląda prawie jak dziecko. Ma takie dosyć ciekawie jest to zrobiona. I kolejny milion wyświetleń. Więc w ten sposób również możecie sobie przeszukać. Mamy 2 grudnia 3,4 miliona wyświetleń. To są produkty, które na pewno będą fajnie się sprzedawały, jeżeli weźmiecie, fajnie zrobicie stronę, też dobrze reklamę zrobicie. I teraz powiedzmy, że macie listę, nie wiem, 20-30 produktów, chcecie wybrać 5 produktów, które będą się najlepiej sprzedawały, nie do końca jeszcze wiecie, które tutaj, nie wiecie jak zdecydować, które te produkty sobie wrzucić, przetestować jako pierwsze, więc możecie skorzystać na przykład z Google Trendsa. UFOtoy to jest taka zabawka, która zazwyczaj właśnie w okresie świątecznym bardzo dobrze się sprzedaje, to taka zabawka, która leci do nas, takie UFO, jeżeli przyłożymy rękę, to ono się odpycha i tak dalej, więc to, ta zabawka naprawdę bardzo mocno się sprzedaje w tym okresie. I teraz wystarczy, że wpiszecie tutaj swój produkt, dacie ostatnie na przykład 5 lat i zobaczycie jak to działa. I macie na przykład UFO Toy, które no tutaj żadnych praktycznie wyników nie robi i nagle mamy tutaj grudzień, listopad, listopad, grudzień, mamy największą sprzedaż. Największe wyszukiwania, nie sprzedaż, ale to wiąże się praktycznie z tym samym. Mamy tutaj znowu nic się nie dzieje i znowu mamy listopad, grudzień, najwięcej wyszukiwań i to samo w 2020 się roku stało. W grudniu, listopadzie mamy najwięcej wyszukiwań tego produktu. Najprawdopodobniej wydarzy się to samo tego roku. Natomiast może to na przykład już nie być tak wysokie jak tutaj mamy. Może być to mniej wyszukiwań, ale zawsze będzie to na pewno na tyle dużo, żeby każdy mógł gdzieś tam sobie na tym zarobić. Więc w ten sposób możecie również tutaj takie produkty sprawdzić. I jeżeli ten produkt tutaj również wykazuje podobne zainteresowania w takim okresie, no to nic innego jak tylko go sprzedawać normalnie, aż się prosi, żeby go sprzedać. Kolejnym ważnym elementem po tym, jak wybierzecie swój produkt, który będziecie sprzedawać, jest to, aby nie sprzedawać go tak byle jak. W sensie takim, że, nie wiem, dajecie jakieś minus 50% off, czyli minus zniżka 50%, czy tam jakieś inne takie teksty. Jest to dosyć podejrzane dla tych ludzi, no bo zauważcie, że taka osoba teraz będzie sobie myślała, no ale dlaczego on daje minus 50%, że no z jakiego powodu? Nie ma żadnego powodu, dla którego miałby dawać te minus 50%, więc taka osoba myśli, że to jest po prostu jakieś naciągacze, że tak naprawdę tu żadnej nie ma żadnego interesu, tylko oni tak
piszą, a tak naprawdę ten produkt zawsze tyle kosztował. Więc musicie pamiętać o tym, żeby podać powód, dlaczego jest to minus 50%, czy jest darmowa wysyłka. No i w tym przypadku mamy super powód ze względu na to, że mamy minus 50% off Christmas sale, czyli mamy tą wyprzedaż świąteczną. I jak zauważycie teraz, o co tutaj chodzi, jak zauważycie teraz na przykład trendy na właśnie Google Trendsach, to bardzo dużo osób szuka w tym okresie takich właśnie deali świątecznych, jakichś wyprzedaży świątecznych, czyli oni sobie wchodzą na Google, wpisują Christmas sale i szukają jakichś fajnych produktów, które są na wyprzedażach. Po prostu są to takie osoby, które szukają różnych wyprzedaży. I teraz, jeżeli taka osoba szuka takich wyprzedaży, była sobie na Google, nie znalazła jakiegoś fajnego produktu, czy też znalazła jakiś jeden, ale jeszcze by sobie coś dokupiła, nagle wchodzi sobie na Facebooka, scrolluje sobie, patrzy i ma kolejny produkt, jakiś taki, który jej się naprawdę podoba i on też jest 50% off Christmas sale, mamy wyprzedaż świąteczną, to co ona szuka, szuka również podobnego produktu na przykład na prezent, no i mamy sprzedaż murowaną, więc w ten sposób również pamiętajcie, żeby jak macie jakąś wyprzedaż, to żeby pisać, że to jest Christmas sale, czy Halloween sale, czy nie wiem, Black Friday sale, to również możecie takich tekstów tutaj użyć. No i to samo musicie zrobić oczywiście na swoim sklepie internetowym, do czego teraz właśnie przechodzimy. Jeżeli macie tam napisane w reklamie 75% na przykład discount, bo jest Christmas sale, no to również dajcie to na swojej stronie internetowej. Ta osoba cały czas, jak przechodzi później na tą stronę internetową, dalej musi widzieć, że są te przeceny, że to są świąteczne przeceny, sklep jest fajnie zbudowany, więc pamiętajcie o tym, żeby cały czas no tutaj gdzieś wspominać o tym, że macie to 50% ze względu na to, że jest Christmas sale. To jest kolejna rzecz. No i jeżeli chodzi o sam sklep internetowy, warto zainwestować w jakiś taki sklep internetowy, który będzie bardzo dobrze wyglądał. Dlaczego mówię zainwestował? Nie chodzi mi o to, żeby nawet ktoś, nie musicie tego kupować, żeby ktoś wam zrobił, ale możecie użyć różnego rodzaju szablonów, które właśnie wyglądają tak fajnie świątecznie i są pod Shopify'a. To wam też pomoże bardzo szybko zbudować sklep internetowy. Mamy tu na przykład $30 za ten szablon, no i myślę, że jest to bardzo fajna cena, no bo płacicie, nie wiem, te 120 zł, to nie jest jakoś mega, mega dużo, zwłaszcza, że na tym Q4 możecie zrobić o wiele więcej. I teraz oprócz tego, że ten sklep wygląda właśnie tak bardzo fajnie, związany jest z tą całą tematyką, czy to Świąt Bożego Narodzenia, czy tam później Black Friday, Cyber Monday, czy też Halloween, jeżeli celujecie bardziej w Halloween, czy oba te eventy, no to macie ten sklep fajnie zrobiony, ale dodatkowo nie musicie myśleć, gdzie później rozstawiać jakieś elementy, coś, bo wszystko macie tu gotowe. Wystarczy, że pozmieniacie sobie te wszystkie tutaj elementy, na przykład napiszecie coś innego, jeżeli chcecie, jeżeli nie, to zostawicie, dodacie sobie produkty, dodacie sobie zdjęcia i macie gotowy sklep taki bożonarodzeniowy. Co jest fajne, to to, że właśnie nie musi on wyglądać jakoś, no on wygląda naprawdę bardzo dobrze, natomiast nie ma jakichś takich zbędnych elementów typu o nas czy coś takiego, bo to jest taki bardziej sklep właśnie pod wyprzedaże, pod tą Q4, więc tutaj nie musicie się starać, żeby on jakoś mega, mega wyglądał markowo, żeby jakaś historia się za tym kryła. Bardziej chodzi o to, żeby on wyglądał właśnie tak bożonarodzeniowo, związany był z tym tematem i te produkty będą wam się sprzedawać, więc to taki sklep niszowo-świąteczny, więc te produkty możecie sobie również na tym jednym sklepie testować, sprawdzać, czy będą się sprzedawać. No i myślę, że takim najważniejszym elementem, to już bardziej od strony waszego mindsetu, waszej psychiki, ze względu na to, że Q4 to jest naprawdę bardzo dobra okazja na to, żeby wejść w dropshipping, żeby sprawdzić, że to faktycznie działa, tylko musicie podjąć działanie. Mam wielu kursantów, których życie mega, mega się odmieniło właśnie po tym okresie, czy to rok temu, czy to pewnie odmieni się w tym roku, ale musicie wziąć się naprawdę do roboty, do działania, przetestować kilka tych produktów, poświęcić czas na to, żeby je znaleźć, przemyśleć jakąś strategię i faktycznie zacząć działać, bo myślę, że właśnie o to tu chodzi, testujcie te produkty i w końcu znajdziecie ten, który będzie się wam sprzedawał. Jeżeli macie jakieś pytania, to pamiętajcie, aby zostawić je w komentarzu. Jeżeli film wam się podobał, zostawcie również jakiegoś lajka, subskrypcję i dzwoneczek, tak aby być na bieżąco i słyszymy się następnym razem.